spadł, więc Hiszpan z szansą wskoczenia na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej. Za nim był Baumgartner, którego także już nie zobaczymy. Szaleństwo na trybunach. Kearney znakomicie wystartował, on jest pierwszy. Na drugim miejscu Robański. No, ale walczy Egibar. Ajajajajaj, tam doszło do kontaktu. Jeszcze atakuje także Momono i on wychodzi na trzecią pozycję. No i spada teraz Hiszpan na miejsce ostatnie i ciężko mu będzie awansować. Oj, tam błąd. Że Egibara, no, Robański, Kearney, Momono, Egibar. Egibar przechodzi na trzecią pozycję i będzie do końca walczył o awans. Już jest drugi, ależ fantastyczna jazda Hiszpana w tej fazie. A jeszcze będzie pierwszy, tak jest. Egibar przed Momono. No proszę. Tak daleko jechał, ale przygotował sobie ten atak. Zna dobrze tę trasę. Wiedział, w którym momencie warto ustawić się za rywalami i kiedy trzeba przeprowadzić atak. Atak udany, jak widzieliśmy, no bo z czwartej na pierwszą pozycję. I w ten sposób Hiszpan jest już w półfinale. Walczy o to podium, walczy, jak powiedziałem, o trzecie miejsce w Pucharze Świata.